Mikołajki to bez wątpienia był pracowity dzień dla zawodników Pogoni Leszno. Od rana odwiedzili wiele miejsc, gdzie obdarowali fanów i nie tylko prezentami. Wizytę złożyli m.in. na oddziale dziecięcym w leszczyńskim szpitalu, gdzie wraz z nimi pojawiło się mnóstwo radości i uśmiechu. Zwieńczeniem tego dnia były Mikołajki w Galerii Leszno. Biało-niebieskie Mikołajki rozpoczęły się od gier i zabaw dla tych najmłodszych kibiców leszczyńskiego klubu. Gdy już zjawili się żużlowcy, licznie zgromadzeni kibice powitali ich gromkimi brawami. Ponadto na specjalnie wyznaczonym miejscu stanęło trofeum za trzecie z rzędu zdobycie tytułu Mistrza Polski. Gratką dla kibiców była możliwość zadawania pytań bykom, a ich tematyka była różnorodna. Żużlowcy nie pozostali dłużni i także zadawali kibicom pytania, a za poprawne odpowiedzi były przyznawane nagrody. Oczywiście nie zabrakło chwili na rozdawanie autografów i zrobienie sobie wspólnych zdjęć.